Hej, witam was serdecznie z tej strony Hallak. Słuchajcie, moi drodzy, krótki news o nagrodach za bitwy rankingowe. Jak widać, pojawiła się informacja. Trzeci sezon bitew rankingowych 2019-2020. Sięgnijcie po swoją nagrodę roczną. I muszę wam powiedzieć, że ta nagroda roczna, zakładając, że ktoś nie zdobędzie maksymalnej ilości żetonów, to tak trochę lipa. Tak mi się przynajmniej wydaje. Coś lepszego mogli dać. No więc tak. 16 marca zaczyna się, czyli już za kilka dni i będzie to trwało do 6 kwietnia. Okna czasowe, ponieważ nie zawsze można grać w tym trybie, więc od 14 do 2 w nocy w dzień powszedni i też od 10 do 2 w weekend, tak? Co nowego takiego ciekawego? Oczywiście bitwy rankingowe, to przede wszystkim role dla pojazdów, dzięki którym zdobywamy doświadczenie. Nowością w tym sezonie, moi drodzy, będzie nowa rola dla pojazdu będzie to wszechstronny pojazd szturmowy, który, jak tutaj napisano, będzie musiał blokować uszkodzenia i zadawać uszkodzenia czołgom tw w Twoim zasięgu. Poniższe czołgi można uznać za najbardziej typowych przedstawicieli nowej kategorii. Jest to Obiekt 430U, E50 wersja M i M48A5 Patton. No cóż, ale co jest najciekawsze? Oczywiście chciałem Wam powiedzieć, jakie będą nagrody. Nagroda finałowa jest fajna. Ale jak za roczne granie, to te nagrody tutaj mniejsze, chociaż zdaję sobie sprawę, że one może nie wymagały tyle wkładu, ale jednak musicie przyznać, że mała nagroda za 4 żetony, klasyczny rankingowy wariant 3 i jeszcze 50% doświadczenia bojowego, 20 sztuk, no to jest, szczerze mówiąc, bieda. Za 7 punktów dostajecie dosyłacz, czyli ten taki fioletowy, lepszy dosyłacz i klasyczny rankingowy wariant 2. Jak uzbieraliście 10 żetonów, to dostajecie z tego, co widać, Kampfpanzer 50T, innowacyjny system ładowania oraz system wyposażenia stabilizacyjnego i jak zbierzecie 17 żetonów, no to wtedy macie Kampfpanzer, macie dosyłacz, stabilizację i jeszcze dodatkowo wentylację. Więc... Czołg zaczyna się od 10 punktów. Szczerze mówiąc, to ja chyba w tym trybie za dużo nie grałem, także nie mam tutaj w ogóle nadziei. Tutaj jeszcze pokazany jest ten czołg, Kampfpanzer, to jest dziewiątka. I mamy takie screenshoty, które się tu powinny teraz pojawić. Uwaga, o właśnie. O, z tej pozycji to wygląda jak jakiś... Kurczę, no wierzę ma. Rzeczywiście potężną. Proszę bardzo. Ktoś sobie pewnie tam już ostrzy ząbki na ten czołg. Kampf Ja jeszcze za chwileczkę. Sprawdzę go. Oto jest Kampf pancer i pancerz tego oto czołgu, Proszę bardzo. 110 mm dziobek. Plus tutaj u góry 120 mm. No, ten dziobek zdecydowanie trzeba schować. Wieża 250 mm. Tutaj z tyłu, niestety 40 mm, taki yy, jakiś minigarnek wyszedł. Zobaczmy, co dalej. No, jeszcze jest zmianka o tym, że nowy, unikalny styl 2D będzie. Proszę bardzo, tak to wygląda. W trzech wariantach podobno ma być. No, mówiąc szczerze. Średnio mi się to podoba, tu jeszcze jest jak mogę odebrać nagrodę. Otóż nagroda podobno w ciągu dwóch tygodni automatycznie będzie przydzielona, jak ktoś będzie miał za dużo jakby żetonów, czyli no do nagrody ileś mu tam zabraknie, tej głównej, no to żetony, ta nadwyżka będą oddawane za nie obligacje. 500 obligacji za jeden żeton. To samo chyba dotyczy, jeżeli ktoś. Nie zdobędzie tych czterech, bo tu ile? Cztery. No, czyli, jeżeli ktoś trzy zdobędzie, to prawdopodobnie 1500 obligacji po prostu yy, dostanie. I jeszcze o jednej rzeczy chciałem Wam powiedzieć. Co jakiś czas na stronie wargamingu pojawia się kurka wodna. Ha, news z tym, jak to walczą z cheaterami. I tym razem się pojawiło aktualizacja Fairplay. Obecnie. Posunęliśmy się krok dalej i nałożyliśmy globalną falę banów na oszustów. W tej fali nałożyliśmy karę na 4410 kąt i oto 3335 kąt otrzymało pierwsze ostrzeżenie, a 1075 zostało permanentnie zbanowana. Słuchajcie... Wiele sygnałów w ciągu tych wszystkich akcji od was miałem, że ktoś grał na cheatach, gra i będzie grał, i bana nie dostanie. Także nie wiem na jakiej zasadzie te bany wchodzą. Dobrze, że one w ogóle wchodzą. To jest bardzo duży plus. Natomiast cheaterów prawdopodobnie w WoCie jest o wiele więcej niż te tysiąc osób, co tutaj oni zbanowali. <laughs> także kiepsko, kiepsko. Dobra, to tyle. Jeszcze jeżeli będę miał czas, no nie, już jest 17, to może już dzisiaj nic nie będę nagrywał. Ale wieczorem spotykamy się na zakończeniu Aliena. Także straż gierka, zapraszam, jeżeli ktoś ma ochotę wieczorkiem. To tyle, żegnam się z Wami, do usłyszenia.